się z rodziny wiejskich muzykantów. W szerokim pojęciu z rodziny, bo obaj dziadkowie grali w jednej kapeli. Pradziadkowie grali także. Wujkowie wszyscy. Mój ojciec tylko na fujarce. Próbował na różnych instrumentach. No i już wtedy grał na skrzypcach, ale do momentu, gdy te skrzypce rozbił jakiemuś tam chuliganowi, który nas zaczepiał, czyli tatka i mnie, i się z niego nabijał, Tadek tak w akcji rozpaczy uderzył w tym pudłem, czyli futerałem, a tam w środku były skrzypce. W głowę tego, który już właściwie nas atakował, chłopaka, i te skrzypce się rozbiły. I tak się skończyła jego gra na skrzypcach. Została mu potem tylko gitara. Historia pokazuje, że trzeba wyłuskać ten talent. I taki talent urodził się w Rzeszowie, a właściwie pod Rzeszowem, ale w Rzeszowie się to wszystko zaczęło. No i zaczęło się dość szybko, chociaż nie od zespołu big beatowego, bo rozpoczynał w takim kabarecie Porfilion rzeszowskim, gdzie grał na gitarze i tam Mira śpiewała. W ogóle samo zapoznanie z Mirą było ciekawe, bo Tadeusz też autużył w restauracji, brzydko mówiąc, jak to się mówiło, w knajpach. To był taki pan, który się nazywał Bajkowski. Ja sobie teraz przypomniałam. To właśnie ten człowiek nam bardzo pomógł. On zaczął nam pierwsze teksty pisać. Potem skontaktował nas z Bogdanem Leblem. I to się tak zaczęło. A ja potem... Potem to był festiwal muzyki nastolatków, który tutaj przyjechał zespół Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. I my z Nalepą wystartowaliśmy jako duet. I co myśmy śpiewali? Ja śpiewałam Twisty Genazji i jeszcze Koniec Francji, taki numer. Zakochana dziewczyno chyba. Szybko wyrosł ponad ten knajpiany jakby poziom. Bardzo młody chłopak i wśród starszych muzyków grających tylko to, co umieli, czyli drugiego kotleta, i założył własny zespół, który nazywał się Blackout. A ponieważ Tadeusz Nalepa to był człowiek talent. Talent absolutnie taki samorodny, jak niektórzy mówią, który miał lekkość komponowania. On zamykał się w łazience na jakiś tam czas, wychodził i mam nową piosenkę, mam nową melodię, mam... Rzeczywiście to tak było. No po prostu ja byłem zdumiony, bo są ludzie, którzy tam siedzą nad piosenką no, godzinami, dniami, tygodniami, a Tadek no jak z rękawa to sypał. To był ten okres, kiedy to była ta eksplozja. I to utwory, które, bo ja teraz mówię o Blackoutach, o tych początkach, to były pioseneczki, które były naprawdę kapitalnie, harmonicznie rozwiązane. To nie było tam trzy funkcyjki, ole, ole, le, 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 pla, pla, pla. Nie. To były utwory naprawdę genialnie rozwiązane harmonicznie. I on to robił tak, o, pach. No, to po prostu był naprawdę no, talent nie z tej planety. Geniusz. Umarło drzewo. Martwy mi owoc da. Pamiętam, jak dobierał sobie muzyków. Pamiętam, jak, bo tu w tym mieszkaniu właśnie, ćwiczył, uczył Guzka, Stanisława Guzka. Może on nawet o tym nie pamięta, ale ja pamiętam, jak on tutaj uczył się śpiewać. I ja się nawet po jednej takiej sesji, ja mówiłem do tatka, po co sobie głowę zawraca, przecież on nie będzie nigdy piosenkarzem.
ale Tadek wiedział, co robił i powiedział mi wtedy, tak, że nie masz racji, on będzie piosenkarzem. Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. W moim wypadku to nie był nigdy zespół. Dlatego, że ja byłem szefem, ja o wszystkim decydowałem. Ja sobie muzyków dobierałem tak, jak chciałem. Kto ma śpiewać który kawałek, kto ma napisać tekst, wszystko to ode mnie zależało. Demografii nie było. Nie było na pewno. W żadnym składzie. W związku z tym miałem prawo, jak mi ktoś za bardzo podskoczył, jak ktoś gdzieś pił ukradkiem wódkę, czy w ogóle pił. Ja kiedyś za piwo zwalniałem się z zespołu. Dzisiaj się sam nie mogę nadziwić, jak to było możliwe. Prawdziwa jakby rewolucja muzyczna i estetyczna przyszła wraz z zespołem Breakout, który został także no, założony, można powiedzieć, w Rzeszowie, który dokonał no, niebywałej jakby przełomu estetycznego, bo pierwsza płyta z końca lat 60. na drugim brzegu Stęczy, no to była powiedzmy taka psychodeliczna, rockowa płyta. I to wszystko po prostu powodowało, że ten Nalepa stał się na krótki czas, chyba jedyny w swoim życiu, taką gwiazdą, prawdziwą gwiazdą, gdzie piosenki były grane w telewizji, gdzie Przebój, Gdybyś kochał mnie choć trochę, hej, to był prawdziwy przebój na pierwszych miejscach list przebojów. Uderzyła wszystkich zbytnia popularność, zachowanie młodzieży na koncertach. Ta młodzież, która była taka zawsze zastraszona na naszych koncertach, zaczęła się wychylać. Już w Blackoutach. Na Annie były piski, marynarki. No nie mówię już o tym, jak wróciliśmy z Holandii. Dłuższe włosy, swoboda na scenie. A jeszcze w dodatku przewieźliśmy takie hinduskie kadzidełka, to posądzali nas o narkotyki, a nikt z nas nigdy nie palił. Nigdy nie było takiej możliwości. Wiadomo, że atrybutem bluesmenów, rockmenów na całym Zachodzie no były długie włosy, specyficzny sposób ubierania się, ten kolor. No, więc to tak raczej nie pasowało do tych szarzyznych dnia codziennego ówczesnych czasów, słusznie minionych, więc nie byliśmy hołubieni przez, delikatnie mówiąc, przez ówczesne władze, a wręcz tępieni. No, Breakout był tępiony i Czesław nie. No, dlatego tak niewiele zachowało się materiału, na przykład z telewizji. Ale za wysoko, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać? Poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco, ale za gorąco, ale jeszcze bym się zbierał.
pierwsza moja fascynacja, taka największa zdecydowanie, to był Louis Prima. Przypadkowo na to trafiłem, bo znałem człowieka z polskiego radia, który mi przegrał to na taśmę i się zakochałem. To było największe moje wrażenie. Potem jak już zespół zakładałem, to tylko pod wrażeniem zespołu Animals. Beatlesów nigdy nie lubiłem i nie ceniłem i mogę to powtarzać, dla mnie kmioty są, którzy grają bardzo ładną muzykę, która jest potrzebna, masa ludzi ich kocha. Ja to rozumiem, ale to nie moja broszka jest. No. Stąd i później po Animalcach, ale Animals zdecydowanie. Ale potem nowe odkrycia, czyli Led Zeppelin, to już jest zespół wszechczasów. Już nie ma, niestety muszę stwierdzić, że według mnie już lepszego zespołu nie będzie, który by dał więcej. No jest to niemożliwe. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiłaś światło świecy, będziesz miała świece dwie. W tamtych latach, w drugiej połowie lat 60. to dla mnie były dwa zespoły, które miały tak wspaniałe teksty. Oczywiście Czerwone Gitary też, Niebiesko-Czarni, bo tam śpisz, ale tu szczególnie. U Skaldów Moczulski, Młynarski, Osiecka i tutaj był Bogdan Leb. Ach, może nie wszyscy to doceniali, ale tak było. A to, że nawiązali współpracę ze sobą Bogdan Leb i Tadeusz, to po prostu było, to był dopust Boży, bo naprawdę te utwory, szczególnie mówię o tych pierwszych, może kogoś to zdziwi, ale szczególnie te pierwsze utwory, które pisane były dla Blackout, to tam były teksty po prostu genialne. Genialne, poetyckie, cudowne. Mam kilka, które jakoś nie budzą mojego wewnętrznego protestu. To jest na przykład Rzeka Dzieciństwa, Modlitwa, Oni zaraz przyjdą tu, bo to jest bardzo aktualny tekst. Pod koniec lat 70. zaczął grywać w Związku Radzieckim. I to są też niebywałe historie, no bo Breakouti spełniali w Związku Radzieckim rolę Rolling Stonesów świata zachodniego. No pamiętajmy, że żyliśmy wtedy za żelazną kurtyną i jakby te dwie obiegi kulturowe i muzyczne no trochę funkcjonowały poza sobą, no na pewno nasz tutaj za tą żelazną kurtyną, czy w bloku wschodnim. No do Rolling Stonesi nie mogli przyjechać do Związku Radzieckiego, a taka muzyka tam właściwie nie mogła być grana przez rodzime zespoły, więc dla obywateli tamtego świata zespół Breakout ze swoimi kolorowymi ubraniami, długimi włosami i nieprawdopodobnie głośną muzyką no robił niebywałe wrażenie i tam potrafił na lepa sprzedawać bilety na stadiony
codziennie w takiej Moskwie, na przykład na Łużnikach, to stadion, który chyba mieści 80 tysięcy ludzi, potrafili przez tydzień grać koncerty. To jest dzisiaj chyba mało kto na świecie taką siłę ma. No, Rolling Stonesi mają dalej taką siłę, bo w Hawanie zdaje się było 1,5 miliona osób na koncercie ostatnio. Widzisz, ta kapliczka stoi, żebyś mógł dojechać dokąd chcesz. Widzisz, tam przy drodze twojej jest kapliczka, więc ostrożnie jedź. Na ten wóz czekałeś długo, do tych możliwości rozrost jest. Widzisz, tam kapliczka stoi, żebyś grzechy swe pamiętać mógł. Widzisz, tam przy drodze twojej jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Na ten wóz czekałeś długo, to jest Rolls Royce, to Cadillac twój. Tak go redaktorzy, dziennikarze jakoś nazwali i to tak przylgnęło i każdy, a nalepę to ty znasz, a to ten ojciec polskiego bluesa, no tak to poszło, no czasem tak jest. Ale czy on nie lubił, no ja nie wiem, czy tak do końca nie lubił, ale uważał, że to jest jakoś niesłusznie ten epitet do niego przyległ. Tak on uważał, a ja też mówię, Tadek, no w końcu ty zacząłeś pierwszy grać blues, a on mi na to powiedział, nie. Pierwsi zaczęli grać bluesa Polanie. Ja z Rzeszowa wyjechałem dlatego, że no nie chciałem skończyć grania na restauracji. To nie wszystko. Poza tym nic mnie tam praktycznie poza rodziną nie trzymało. A jest taki pewien wiek, że człowiek chce być jak najdalej od rodziny. Nie żeby uciec, tylko żeby mieć trochę spokoju. Nie miałem swojego mieszkania, założyłem rodzinę, Piotrek się urodził w Rzeszowie. Ojciec był szefem zespołu, natomiast prywatnie jako ojciec był chyba bardzo mało wymagający. Natomiast trudno mi jest to rozgraniczyć. Przez jakieś 20 lat grałem z nim, występowałem na scenie, także to było pomieszanie jakby rodzicielstwa i szefostwa zarazem. Grając te numery dzisiaj, widzę, że są odbierane jak po prostu dobra, współczesna muzyka, a niektóre z nich mają prawie 50 lat. I synu, jak to jest? Widzisz, jak to jest? Kiedyś byłem zły jak pies, byłem zły jak pies. Teraz jestem sam. Pierwsza płyta inna, druga płyta inna, tam się skrzek na drugiej płycie pojawia. Trzecia płyta to w ogóle czar. Ja pamiętam, że zaniemówiłem, jak usłyszałem Breakout Blues, a tam jakiś człowiek, mechanicz, który pisał w takim kwartalniku jazz, rębał tą płytę dokładnie i pamiętam, że tu kilku takich się zebrało, wielkich fanów i miała być wyprawa na mechanicza, żeby mu wlać tam. Bo to głupek, wszyscy mówili, to jakiś przecież nie słuchał nawet tej płyty pewnie, że to była pierwsza taka bluesowa płyta duża, która oczarowała młodych ludzi. Płyta blues, do której materiał
został przygotowany tutaj w Rzeszowie, w budynku dzisiejszego banku na rogu ulicy 3 Maja Zamkowej i Alei pod Kaszanami mieściła się rzeszowska estrada i tam była sala prób i tam przygotowywano materiał na tą płytę, która no, dokonała tego wielkiego przyboju. No nie tylko piosenka, kiedy byłem małym chłopcem, no jest absolutnym polskim evergreenem. Jeżeli ktoś by chciał na przykład zmusić mnie do tego, żebym się przyznał do czegoś, to tylko puszczać mi na przykład, kiedy byłem małym chłopcem. Nie lubię tej piosenki, dlatego że mi ją obrzydzono. Ciągle tylko, kiedy byłem małym chłopcem, kiedy byłem małym chłopcem, który to tekst zresztą napisałem dla mojego syna Radka, który się urodził w Rzeszowie. Początek lat 80. to jest ten czas rozpadu małżeństwa, bardzo wielkich trudności finansowych. Nalepa praktycznie nie gra, płyty się nie ukazują i, i nikt nie gra tego w radiu. To no, skądś nie ma cudów, no, po prostu jest bardzo ciężko. A jednak w połowie lat 80. Tadeusz jakby na nowo powraca i staje się po prostu idolem. Z jednej strony Tadek kochał ten Rzeszów, a z drugiej strony zawsze się bronił przed takim przypisaniem łatki artysty rzeszowskiego. Ale myślę, że najważniejsze koncerty i momenty w jego życiu miały miejsce w Rzeszowie. Byłbyś wiatrem, a ja polem, hej. Byłbyś niebem, ja popolą, hej. Byłbyś słońcem, a ja cieniem, gdybyś tylko zmienił się. Ta muzyka jego cały czas jest, ona cały czas jest, ja patrzę nieraz w internet, jest mi tak miło, jak widzę, jakie są odsłony tych jego utworów, jak wiele tych odsłon. Ja nie znam zespołu bluesowego, który w repertuarze nie miałby chociaż dwóch, trzech utworów Tadeusza. Nie znam takiego zespołu. Dużo ludzi twierdzi, że jednak ta muzyka nigdy nie zginie, że ona będzie tak istniała, jak na przykład mazurki Chopina. Do ciebie pierwszą wołam, panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie, bo pomyśl, wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Największy sukces to z pewnością to, że dopracowałem się jako kompozytor swojego oryginalnego stylu, który jest rozpoznawalny. Dlatego, że tego się nie można nauczyć,
nie można nikomu tego przydzielić, to wynika samo z siebie i niektórym się nie udaje. To największy sukces, jak również ilość wydanych autorskich płyt, bo z muzyków tam rockowych czy rozrywkowych najwięcej tych płyt nagrałem. Ciebie pieśnią wołam, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi życie jeszcze raz.